Witajcie w kolejnym odcinku z serii Od Niczego do Wszystkiego. Jak widzicie, trochę się pozmieniało, zasiałem trawę. No już urosła nam przez całą wiosnę, już taka jak na łące prawie. I chciałem was zachęcić do subskrybowania mojego kanału, bo chciałem was pochwalić, bo wcześniej było 75% oglądających mnie nie subskrybowało. A teraz już 65% osób mnie subskrybuje, bardzo dziękuję. I myślę, że do dziś tego ciągniemy do tych 80%, więc klikajcie w ten czerwony przycisk na dole. A także chciałem przypomnieć, że w dzisiejszym odcinku są ukryte dwie cyfry z kodu PaysofCard. A ja nie przedłużam, tylko zaczynam. A dzisiaj będziemy kosić rzepak. Podzieliłem sobie te wszystkie pola, jakby wam to powiedzieć, na dwie części. Będą dwa odcinki ze żniw. Bo jakbym to zrobił wszystko na jednym odcinku, to myślę, żeby tak no zeszło ponad pół godziny. Okej, tutaj sobie koło gwiazdu przejedziemy. Może dzisiaj skoszę trzy pola, zależy jak będzie z prędkością, jak będziemy z czasem. Okej, teraz tej ciężko. O, tej tak samo to zasiałem trawę, jak widać, ładnie zielona jest. Okej, więc opuszczamy header, włączamy i wjeżdżamy w pole. No myślę, że tak będzie paręnaście ton tego rzepaku. Bo nie ukrywam, no chciałbym mieć już te świnie, bo już tak mówię, a cały czas ich nie ma. Ale tak samo chyba trzeba będzie sprzedać 30, bo wtedy po tej kraksie no coś się z nią stało, bo nie chce chodzić. A czy chodzi, ale bardzo nierówno i traci moc. Więc albo trzeba będzie ją wyremontować, albo trzeba będzie ją sprzedać. Teraz się nasuwa pytanie, co wziąć za nią, bo jednak ta 30 to dobra maszyna była. No i taka średnia sytuacja. I myślę, że po prostu wam tutaj zrobię timelapse, żebyście się po prostu nie nudzili. Okej, a więc tutaj skończyłem pierwsze pole. Tutaj sobie tylko jeszcze dokosimy to, co zostawił pracownik, bo tam go na chwilę zatrudnię, aby jakieś ujęcia porobić. Okej. Teraz sobie wystawimy rurę. Pora iść po Ursusa. Okej, on chyba tutaj jest. Tak, nie myliłem się nawet. Okej, odpalamy. I możemy ruszać. Chyba tutaj nie pamiętam, który to jest autosan, ten mniejszy czy ten większy. Ten mniejszy. Nie, lepiej by wziąć tego większego, bo nie chcę jeździć tak w kółko z jedną szczepą.
Okej, tutaj podjeżdżamy. Jeszcze trochę. O, chyba starczy. Aż tutaj trawa się do środka wsiała. Tam osiejki, ale no cóż. Jak się skosi, to się może to gdzieś wywali na jakąś kupę, niech to zgnije. Trochę tego będzie na pewno. Jak widzimy, już pierwsze pole jest za nami. Może skoszę dzisiaj 3, a w przyszłym odcinku będą 2, ale to nie wiem. Zależy, jak z czasem będę stał. Nie chcę też robić takich długich, monotonnych odcinków. Wiecie, o co chodzi. Okej, myślę, że możemy jechać. Okej, tutaj włączymy header. No i timelapse. Okej, a więc już tutaj skończyłem drugie pole i jak sobie tutaj robiłem, to uznałem, że jednak w tym odcinku zmuszę tylko dwa pola. No bo ponieważ tak, tu są dwa pola, z czego jedno jest takie wąskie, to je się zrobi w parę minut, to jedno trochę większe, a ta ósemka jest bardzo mała, więc jakbym te jeszcze jedno pole zmucił w tym odcinku, to tamten odcinek miał może z 5 minut. Więc dlatego teraz wysypię. I to będzie na tyle w tym odcinku. Okej, to się ładnie sypie. No, rzepaku trochę będzie z tego, co widzę. I dobrze, niech sypie, bo trzeba trochę pieniędzy zarobić, być może na remont 30. Ile my tego mamy? No, z 5 ton będzie. Matko, już 8 godzina. No to się trochę wieczór już zrobił. Nawet ile tych 6 ton? Jakoś tak chyba. O, ponad 6 ton. Więc jeśli dotrwałeś do tego momentu, bardzo dziękuję Ci za oglądanie i widzimy się w drugiej części ze żniw. Siema.